Niedziela, 18 marca, Dariusz Osiej, witam Państwa, zapraszam na przegląd wydarzeń minionego tygodnia. A w poniedziałek mówiliśmy o niełatwym życiu właścicieli posesji przy ulicach Mosiołka, Orońskiej i Gawdzickiego w Radomiu. Żeby dojechać do swoich domów, mieszkańcy tych posesji muszą kilka razy dziennie brnąć samochodami w błocie i narażać swoje auta na uszkodzenie. To ulica Kończycka, na długości około 1400 metrów, błoto i kolejny. Prawdziwy odcinek dla miłośników off-roadowych zmagań. Ale do śmiechu nie jest właścicielom posesji przy ulicach Mosiołka, Orońskiej i Gawdzickiego, do których można dojechać tylko albo ulicą Kończycką, albo Mostową. Ulica Mostowa zresztą jest w identycznym stanie co Kończycka. Tak mamy co roku. Każdej jesieni i każdej wiosny. Przy czym w tym roku chyba jest najgorzej. Właściciele posesji o swojej niedoli informowali m.in. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Zgłaszaliśmy wielokrotnie, i tu chyba większość mieszkańców, do Zarządu Dróg. Pisaliśmy pisma do prezydenta miasta. No i jak na razie nic z tego nie wynika. MZDiK problem zna, ale musi postępować zgodnie z prawem. Ulica Kończycka, zacznijmy od tego, jest ulicą, która ma nienormatywny pas drogowy. Czyli mieszkańcy tej ulicy powinni przekazać oświadczenia o tym, że zrzekają się na rzecz gminy części swoich działek, a Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w ramach tego utwardzi te ulice. Ulica Kończycka znalazła się w planach do utwardzenia w tym roku. Asfalt miał być położony na długości 330 metrów, czyli od ulicy Kieleckiej do ulicy Mosiołka. Ulica Kończycka była objęta tym radomskim programem drogowym, który zgłosił prezydent miasta. Niestety nie został on zaakceptowany przez radnych, o czym świetnie wiemy. Jutro jest sesja, może się wszystko zmienić, więc może będzie tak, że ulicę Kończycką uda się utwardzić jeszcze w tym roku. Tak naprawdę zakres 68 ulic przedstawiony przez prezydenta był dość obszerny. Może być też tak, że w tym roku uda się utwardzić wszystkie z tych 68 ulic. Nie mówimy nie. W przypadku ulicy nienormatywnej, a taką jest ulica Kończycka, potrzebne są zgody właścicieli na przekazanie części swoich działek. A takich zgód w przypadku tej ulicy brakuje. Wtorek. Poduszki, koce oraz 1,5 tony suchej i mokrej karmy otrzymało radomskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radomiu. To dary od mieszkańców miasta, które przekazał schronisku prezydent Radosław Witkowski. 2 tygodnie. Tyle wystarczyło, żeby radomianie kolejny raz pokazali, jak hojne mają serca. 1,5 tony karmy, jaką udało nam się zebrać, to niewątpliwie rekord. W zeszłym roku to było ponad tona, w tym roku 1,5, więc to tylko pokazuje, jak rzeczywiście radomianie są ofiarni, jak chcą pomagać również zwierzakom. A radomianie przynosili nie tylko karmę. To, co jest niezbędne, czyli to, co ścielemy zwierzętom, czyli kołdry, koce, które, żeby nie leżały, bo w boksach mamy beton, co prawda mamy budy, bo zakupiliśmy, wszędzie w boksach są budy, ale to jest niezbędne, żeby było im cieplej. Co prawda już mamy tuż, bo wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc będzie nam mniej potrzeba tego rodzaju materiałów, czyli koce, kołdry, ale to wszystko bardzo, bardzo jest nam potrzebne i za wszystko gorąco jeszcze raz dziękuję. Równie ważne jest otoczenie i komfort życia zwierząt, dlatego schronisko wkrótce będzie czekał remont. Nie zapominamy również o warunkach bytowych schroniska. Ogłosiliśmy przetarg na poprawę przede wszystkim wybiegów i mam nadzieję, że czekamy na ofertę do 22 marca, że również w tym roku uda nam się kilka boksów wyremontować. W zbiórce udział wzięły także radomskie szkoły i prywatni przedsiębiorcy. W środę mówiliśmy o jednej z najburzliwszych sesji nadzwyczajnych w tej kadencji Rady Miejskiej. Po ponad 2 godzinach kłótni, pyskówek i wzajemnego obrażania się radni wprowadzili do wieloletniej prognozy finansowej budowę oddziału rehabilitacji w szpitalu miejskim i przyjęli ku radości obecnych na sesji mieszkańców Radomia radomski program drogowy w wersji zaproponowanej przez prezydenta Radosława Witkowskiego. Powiedzieć, że sesja nadzwyczajna była burzliwa, to nic nie powiedzieć. Na sesję przyszli właściciele posesji znajdujących się przy nieutwardzonych ulicach w Radomiu, ponieważ w programie sesji, ku zaskoczeniu m.in. radnych Prawa i Sprawiedliwości, znalazł się radomski program drogowy. O tym, że sesja nie będzie przebiegała spokojnie, bardzo szybko przekonał się Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej. Tego typu problemy nie są dyskutowane. Nie ma tego w porządku obrad, szanowni państwo. Nie wiem, po co ktoś wprowadza państwa w błąd, ale jeżeli ja mogę państwu wyjaśnić jedną sprawę, to od razu wyjaśnię. Każdy z państwa, każdego z komitetów, który chce, żeby miał rozpoczętą realizację inwestycji w ramach czynu drogowego, budowa dróg,
proszę o taką informację, ale będę do prezydenta wysłał pismo o natychmiastowe rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Przeciwko takiemu stanowisku wystąpił Ryszard Fałek, radny wspólnoty samorządowej. Pan przewodniczący wprowadza błąd. Na każdej sesji można wprowadzić zmiany. I dzisiaj chcemy kolejną szansę wprowadzenia do budżetu programu drogowego wykorzystać. I taka możliwość jest. I opowiadanie takich niedorzeczności jest nie na miejscu, jest po prostu oszukiwaniem. Nagle, gdy kilkakrotnie wyrzucali ten program, łącznie z panem Wójcikiem, z budżetu miasta, dzisiaj dobroczyńca mówi, kto się zgłosi, to ja wpiszę. A kto pan jest? Obecność mieszkańców tylko podgrzała atmosferę na sesji. Prezydent Radosław Witkowski wśród krzyków zgłosił autopoprawkę dotyczącą radomskiego programu drogowego. Rzecz, która w moim przekonaniu jest najważniejsza i podejmuje po raz trzeci próbę wprowadzenia tego pod obrady Rady Miejskiej, to oczywiście radomski program drogowy. Prezydent przedstawił listę 69 ulic, które zostały przeznaczone do utwardzenia w tym roku. Ale przewodniczący klubu radnych PiS, Marek Szary, próbował tłumaczyć mieszkańcom, że radni nie mieli pojęcia, że na sesji nadzwyczajnej prezydent zgłosi poprawkę dotyczącą radomskiego programu drogowego. Państwo wiedzieli, że będzie o radomskim programie drogowym. My nie wiedzieliśmy. Dziś radni na sesji... Tak, pan prezydent tutaj tą autopoprawką, którą czytał, wprowadzał to. Radny Marek Szary próbował także tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego pojawili się na sesji. Ja państwu powiem, dlaczego żeście tu zostali wezwani, mimo że radni nie wiedzieli. Dlatego, że pan prezydent tą autopoprawką chce zadłużyć Radom na ponad 11 milionów złotych. I o to mu chodziło, żebyście wy naciskali, żebyśmy my zagłosowali za 11 milionów. A my chcemy dokonać poprawek, dlatego nam jest potrzebny czas. Składam wniosek o ogłoszenie przerwy do 26 marca do godziny 8. Ten wniosek rozwścieczył Konrada Frysztaka, wiceprezydenta Radomia. Panie Marku, kłamie pan po raz kolejny i jestem gotowy pójść z panem do sądu, niech mnie pan pozwie. Kłamie pan, był pan wczoraj na spotkaniu. Po dwóch godzinach ostrej dyskusji, krzyków, personalnych wycieczek i wzajemnego obrażania się radni przyjęli radomski program drogowy w wersji zaproponowanej przez prezydenta Radosława Witkowskiego. Taki wynik głosowania to także efekt wpisania przez prezydenta Radomia do wieloletniej prognozy finansowej budowy oddziału rehabilitacji w Szpitalu Miejskim. O budowę tego oddziału bardzo mocno zabiegają radni PiS, radni SLD i radni bezpartyjni. W środę mówiliśmy także o kamienicy Deskurów, która niknie w oczach. Zaniepokojeni mieszkańcy Radomia pytają, czy to jeszcze jest rewitalizacja, czy już odbudowa kamienicy. Radomski magistrat uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą, a wyburzenia ścian były konieczne, bo kamienica jest w bardzo złym stanie technicznym. Rewitalizacja kamienicy Deskurów trwa od sierpnia ubiegłego roku. Realizuje ją firma Betonox Construction. Ekspertyzy przeprowadzone przez wykonawcę wykazały, że kamienica jest w złym stanie. Dlatego po rozbiórce dachów i konstrukcji stropów przystąpiono do wzmacniania fundamentów i ścian. Ale rzeczywistość okazała się jeszcze gorsza. Trzeba było rozebrać ścianę frontową kamienicy. Jak mówią przedstawiciele firmy Betonox Construction, nie dało jej się uratować. Zgodnie z dokumentacją projektową, poza tym wjazdem technicznym, który został zrobiony od ulicy Małej, było jasne, że część kamienicy będzie demontowana, ale ta ściana nie była zakładana w pierwotnej dokumentacji. Dopiero na etapie prac konserwator, projektanci, ale również kierownik budowy i nadzór inwestorski stwierdzili, że należy tę ścianę rozebrać do nadproży okien. I to się stało na początku tego tygodnia. Jak zapewnia wiceprezydent Konrad Frysztak, ściana zostanie odbudowana. Już w 1/4 części kamienicy posiadamy poziom -1, do którego zmierzamy. Zapewnienia mówią, że do końca miesiąca będziemy mieli większą część piwnicy już wykopaną i zabite ścianki szczelinowe, co pozwoli na otwarcie nowego frontu robót pod ziemią. Prace rewitalizacyjne kamienicy Deskurów odbywają się pod czujnym nadzorem konserwatora zabytków. Przebudowa kamienicy ma kosztować prawie 25 milionów złotych. Miasto pozyskało na ten cel 23 miliony ze środków unijnych i budżetu państwa. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie tego roku.
To była ustawka prezydenta i nigdy więcej na to nie pozwolę. Tak wydarzenia podczas wtorkowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej komentuje Dariusz Wójcik, przewodniczący Rady. To, co wydarzyło się na sesji, jak tłumaczy Dariusz Wójcik, w złym świetle stawia radnych i miasto. Wtorkowa sesja nadzwyczajna przebiegała w bardzo burzliwej atmosferze. To były 2 godziny kłótni, pyskówek i wzajemnego obrażania się przez radnych. Sesja Rady Miejskiej, która się odbyła, a tak naprawdę nie sesja, tylko przygotowana ustawka i prowokacja przez pana prezydenta, która doprowadziła do sytuacji bardzo nieprzyjemnej, w złym świetle stawia nie tylko radnych, ale całe miasto, bo ta sesja na różnych portalach ogólnopolskich odbija się echem. Dariusz Wójcik nawiązał do obecności na sesji kilkudziesięcioosobowej grupy mieszkańców Radomia, którzy przyszli domagać się przywrócenia w budżecie miasta na 2018 rok radomskiego programu drogowego. Obecność właścicieli posesji znajdujących się przy nieutwardzonych ulicach w mieście tylko podgrzała atmosferę na sesji. Pierwotnie w programie sesji nie było punktu dotyczącego RPD, ale na sesji prezydent Radosław Witkowski zgłosił poprawkę dotyczącą nieutwardzonych ulic. Czy radni się dowiedzieli 10 minut przed sesją Rady Miejskiej? Czy w taki sposób nie możemy procedować, że radni dowiadują się o czymś, o czym będą dyskutować 10 minut przed sesją, ale wcześniej prezydent informuje mieszkańców, że taki punkt będzie wprowadzony? Jest to nieuczciwe zachowanie i to świadczy o tym, że nie liczy się dobro miasta, tylko liczy się dobra, mówię zaplecza pana prezydenta, dobra zabawa i gra polityczna, a w samorządzie takich gierek politycznych. Dlatego przewodniczący Rady Miejskiej podjął decyzję o zmianie procedowania uchwał na posiedzeniach Rady. Więcej nie pozwolę na tego typu procedowanie i dlatego w momencie, kiedy będzie wprowadzana jakakolwiek wrzutka tuż przed sesją, ja będę robił przerwę do następnego dnia po to, żebym chociażby ja i radni zapoznali się z dokumentami. Kolejna zwykła sesja Rady Miejskiej odbędzie się 26 marca. W piątek w Sądzie Pracy w Radomiu odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca byłego sekretarza miasta Rafała Czajkowskiego. Na rozprawie był obecny także prezydent Radosław Witkowski. Rafał Czajkowski domaga się przywrócenia do pracy. Wyklucza to z kolei prezydent Radomia. Pierwsza rozprawa w Sądzie Pracy miała się odbyć 7 lutego. Nie odbyła się z powodu choroby sędziego. Odroczono ją do 16 marca. Dziś w Sądzie Pracy pojawili się prezydent Radosław Witkowski i były sekretarz miasta Rafał Czajkowski. Tak jak mówiłem, złożyłem wniosek o przywrócenie do pracy. Czekamy na przesłuchanie świadków. Za chwilę kolejny termin. Sąd rozstrzygnie, kto ma rację. Prezydent Radosław Witkowski natomiast, jak mówi, zwolnił z pracy Rafała Czajkowskiego z 2 powodów. Straciłem do niego zaufanie ze względu na jego nielojalne zachowanie wobec prezydenta, ale również Urzędu Miejskiego, a związane to było z lekceważącymi wypowiedziami dla radomskich mediów w konsekwencji wypowiedzenia o pracę panu komendantowi Pawłowi Górakowi. 2 powód to nierespektowanie, zdaniem prezydenta, przez Rafała Czajkowskiego polecenia, które wydał mu na sesji Rady Miejskiej 26 czerwca ubiegłego roku. Miał się powstrzymywać od medialnych wypowiedzi w sprawie okoliczności wydarzeń 24 czerwca 2017 roku i tych nieszczęsnych, dynamicznych zdarzeń związanych z demonstracją KOD-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Dziś sąd wysłuchał obie strony i ich pełnomocników. Rafał Czajkowski nie zgadza się z powodami podanymi przez prezydenta Radomia. Trzeba mieć świadomość, że utrata zaufania to długotrwały proces poparty faktami i dokumentami. Tu takich nie ma, dlatego będę starał się to udowodnić w sądzie. Tymczasem prezydent Radosław Witkowski wyklucza powrót Rafała Czajkowskiego do pracy na stanowisko sekretarza miasta. Pan Czajkowski trwale stracił moje zaufanie. Zresztą myślę, że krytykując pracę urzędników, czy to biura prawnego, czy biura kadry i szkoleń, nad którymi sprawował bezpośredni nadzór przez wiele, wiele lat, również dyskwalifikują go jako sekretarza Urzędu Miejskiego. Rafał Czajkowski z funkcji sekretarza miasta został zwolniony w lipcu ubiegłego roku. Powodem, jak wyjaśnił magistrat, było naruszenie przez Rafała Czajkowskiego kodeksu etyki pracowników samorządowych. Kolejna rozprawa w Sądzie Pracy odbędzie się 4 czerwca. Sąd wysłucha świadków obu stron. Ponad 100 dzieci z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym czy autyzmem od 1 kwietnia może zostać bez pomocy. Bo jedynej w mieście i regionie poradni rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży AGA Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał pieniędzy na dalszą działalność. Chodzi o 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ze stałej opieki poradni rehabilitacji neurologicznej dla dzieci i młodzieży AGA korzysta 150 dzieci.
Od 1 kwietnia ta pomoc może im zostać odebrana. Dlaczego? Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał pieniędzy na dalszą działalność AGI. Robimy wszystko, tu prezes każdy grosz liczy i my też, i żeby mimo tego kontraktu niezwiększanego od 7 lat. Sytuacja, że oferta złożona przez placówkę do NFZ nie dostała dostatecznej liczby punktów w konkursie, a więc i pieniędzy, zdarzyła się po raz pierwszy od czasu powstania AGI, czyli od 17 lat. Bardzo wysoko punktowane było na przykład posiadanie aparatury do elektroterapii i magnetoterapii lub do hydromasażu. Inną, bardzo dobrze punktowaną pozycją w konkursie NFZ było posiadanie dodatkowych etatów lekarzy, ale to wiązałoby się ze zwolnieniem części terapeutów. Do placówki trafiają zarówno dzieci z niewielkimi problemami neurologicznymi, które kończą terapię z sukcesem już po kilku miesiącach, jak i te z bardzo ciężkimi chorobami genetycznymi, które często się na siebie nakładają. Bardzo ważne jest dla tych naszych wszystkich istot, że one potrzebują spokoju, potrzebują bardzo terapii, która im pomaga, a jednocześnie terapeutów, którzy są empatyczni, a te dzieci się do tych terapeutów przyzwyczajają. I nie można robić tak, że dzisiaj będzie pani Kasia rehabilitować, a jutro w innym ośrodku pani Marysia, bo to nie jest dla nich wskazane. Od lat przy poradni, z której korzysta 150 dzieci, działa niepubliczna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi, mająca 38 uczniów. Rodzice nie wyobrażają sobie życia bez tej placówki. Ja jestem po prostu zszokowana taką bezdusznością decyzji urzędniczych. Ja myślę, że ta osoba, która podpisywała taką decyzję, nie ma w ogóle zielonego pojęcia o tym, jakie skutki będzie miała ta decyzja dla poszczególnych rodzin. Przez lata działalności placówka wypracowała swój program i zbudowała więzi nie tylko z małymi pacjentami, ale też z ich rodzicami. A zdaniem Włodzimierza Wolskiego, dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który uczestniczył w powstawaniu AGI, to więź stanowi podstawę prowadzenia terapii. Ta decyzja jest decyzją niesamowicie krzywdzącą. Tak robić po prostu nie wolno. Ja powiem w ten sposób. Dla mnie jest to kompletnie postępowanie pozbawione jakiegokolwiek sensu merytorycznego. Jest to typowa błędna decyzja urzędnicza, którą można jeszcze odkręcić. Taką nadzieję ma i kierownictwo poradni. W piątek odwołało się od decyzji NFZ. To wszystko w przeglądzie wydarzeń minionego tygodnia. Za chwilę sport i pogoda, a ja w imieniu zespołu redakcyjnego, który przygotował dla Państwa przegląd, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.